Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z korektorem. Jest to korektor z firmy Tarte, ale ta wersja creamy. Kupiłam miniaturkę. Na stronie Sephory można go kupić za 65 zł, ale niestety są tylko 3 odcienie. Wziąłem środkowy, medium. Pakowanie. Ale sam korektor. No maleństwo. Zobaczcie w porównaniu z pudełkiem. Ale to nieważne. Chciałam go wypróbować. Mam nadzieję, że będzie dobry odcień. Tak, jest go tylko 1 ml. Na zużycie mamy 6 miesięcy. Nigdy nie miałam tego wcześniejszego korektora, tej wcześniejszej, bardzo kryjącej wersji. Wiedziałam, że po prostu dla mnie na pewno będzie nieodpowiedni, ze względu na to, że no, oglądałam różne recenzje osoby już z dojrzałą cerą, raczej nie były za bardzo zadowolone. Czasami był dla nich poprawny, ale żadna rewelacja, ze względu na to, że dosyć mocno wchodził w zmarszczki. Zobaczymy, jak ten w końcu creamy. Tak, zobaczmy najpierw na ręku. Te maleństwo. Muszę przyznać, że przyjemne uczucie, ale nie wiem, czy nie będzie przyciemne dla mnie. Ale dobra, spróbujmy. Tak, nie za dużo. Dobra. Oj, mogłam najpierw pod jednym tylko okiem, żeby zobaczyć różnicę. Ot, specjalistka. Jest dla mnie w tym momencie no, minimalnie przyciemny, minimalnie. I co uważacie po jednej warstwie? Nie wiem, spodziewałam się większego krycia. Muszę przyznać, że bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się, jak wygląda pod okiem. Ale czy to jest takie mocne krycie, jak tutaj wszyscy mówią? Ale dobrze, spróbuję jeszcze jedną odrobinkę tutaj tylko w to miejsce, gdzie najbardziej u mnie widać. Ciach, najpierw pod jedno teraz. Taką dużą warstwę wziąłem, że muszę pod całe oko. No teraz widać znaczną różnicę po drugiej warstwie. Zobaczcie, tu widać wszystko, o przepraszam, tu wszystko widać, ale tu już znacznie, znacznie mniej. Na razie mi się podoba, tylko jeszcze kwestia przypudrowania. Ale z drugiej strony. Tyle samo. Dobrze, przepudrujmy szybciutko. Pudru sobie przygotowałam. Puder Kat Von D.
Powiem tak. Z daleka podoba mi się, jak wygląda. Naprawdę mi się podoba. Z bliska już widzę, to znaczy tak, w tym miejscu jest w porządku. Elegancko. Ale tu w tym miejscu wygląda, zobaczcie, dość sucho, w tym miejscu, gdzie u mnie najbardziej są zaznaczone zmarszczki. Ale biorąc pod uwagę, że mam cerę dojrzałą, uważam, że całkiem to wygląda, o ile się tak utrzyma. Mam nadzieję, że tak. Wykończę makijaż, czyli dolną powiekę i zaraz do Was przychodzę. Jestem z powrotem. Sprawdźmy, czy ściemniał. Ściemniał. I to dość mocno. I teraz, co ja myślę na jego temat w tym momencie? Nie jest zły. No, mam cerę dojrzałą, nie ma co ukrywać. Zmarszczki i tak będzie widać, i tak będzie widać. Nie jest zły. Miałam znacznie gorsze, ale powiem szczerze, wolę maka. Mak aż tak bardzo sucho u mnie nie wygląda. Tu już zaczyna się robić o wiele bardziej, no, bardziej sucho. Autentycznie bardziej sucho. Nie jest on zły, ale chyba raczej nie będzie mój ulubieńcem. Wolę mniejsze krycie tego maka, tej wersji mineralnej, niż teoretycznie większe. Czy teoretycznie? Nie, no jest ciutkę większe krycie niż tym. Jest. Ale troszeczkę bardziej widać te zmarszczki. Które mam oczywiście, no mam. Witajcie z powrotem. Przychodzę do Was po ponad 8 godzinach. Od czasu, kiedy nałożyłam ten korektor. Start. I tak, szczerze powiedziawszy, muszę temu korektorowi zwrócić honor. Maka zawsze chwalę, chociaż ma mniejsze krycie niż ten start. Bo cały czas ładnie wygląda, chociaż z godziny na godzinę to krycie się zmniejsza. To taka jest prawda. Ale tu, zobaczcie, po ponad 8 godzinach to krycie wygląda tak samo. I jak wyglądało sucho, tak dalej jest sucho. Nie zrobiło się bardziej sucho. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego korektora. Podoba mi się. Podoba mi się to, jak się zachowuje pod okiem. Być może jeszcze trzeba by było popróbować z jakimś innym pudrem, może będzie się wtedy jeszcze lepiej dogadywał. Ale w tym momencie, jak na pierwszy dzień testowania, polecam cerze dojrzałej. Z pełną odpowiedzialnością. Wiadomo, zmarszczki i tak będą widoczne, i tak będą widoczne. Ale tutaj mamy lepsze krycie, lepsze utrzymywanie się w ciągu dnia, niż mój ulubiony mak. Chyba mak zostaje zdetronizowany. Szkoda. Chociaż nie, właściwie nie szkoda. Cieszę się, że znalazłam coś, co będzie lepsze. Serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmiku, o ile obejrzeliście do końca. Pa, pa.